Przed Wami, kochani, historia sprzedawcy doskonałego, sprzedawcy, który byłby gotowy sprzedać nawet samą śmierć. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny letni dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. W 1991 roku Bret Easton Ellis stworzył legendarną już postać Patryka Batemana w swojej powieści American Psycho, która była doskonałą satyrą na ówczesny konsumpcjonizm i na japis lat 90. A dzisiaj w moich rękach, w jakże pamiętnym roku 2020, satyra na polski biznes i na biznesmenów najwyższego szczebla, czyli sprzedawca Krzysztofa Domarackiego od wydawnictwa Czarna Owca. Satyra widziana z oczu naszego polskiego psychopaty. Poznajcie Kacpra Bergera, sprzedawcę idealnego. Kacper Berger to młody, przystojny, zadbany biznesmen, którego kariera sprzedawcy i konsultanta najwyższego szczebla rozwija się w ekspresowym tempie. Kacper to także wyrachowany, wygadany manipulant o chorobliwej ambicji, z grubą kasą na koncie, za którą mógłby w zasadzie kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Ale jego zwyrodniała, cyniczna do bólu dusza pragnie jedynie pić, ćpać, jeszcze więcej zarabiać i od czasu do czasu porywać piękne kobiety o włosach blond. Porywać, by w zaciszu podmurowanej piwnicy robić z nimi to, o czym sobie tylko zamarzy. Kacpra poznajemy w momencie kryzysu, gdy na jego trop wpada komisarz Maria Falk, która łączy po kolei wszystkie fakty i tworzy portret psychopatycznego mordercy. To także moment, w którym Kacper będzie musiał wykazać się potrójnym wysiłkiem w pracy. A jak my dobrze wiemy, on w niczym nie odpuszcza. Sprzedawcy Krzysztof Domaracki ukazuje najwyższe szczeble polskiego biznesu, ale robi to w krzywym, powykręcanym zwierciadle, tworząc tym samym satyrę niemal doskonałą. Ale zanim zapytacie, no ale skąd Krzysztof Domaracki wie tyle o biznesie, tym bardziej o polskim biznesie najwyższego szczebla? Ano, kochani, wie i to całkiem sporo. A to dlatego, że od lat związany jest z prestiżowym magazynem Forbes. Na swojej drodze spotkał niejednego rekina nie tylko polskiego biznesu, zebrał anegdotki, spostrzeżenia i ubrał je w podkoloryzowane, fabularne szaty. Sprzedawca bowiem, kochani, jest przede wszystkim fantastycznym, świetnie skrojonym kryminałem, w którym to właśnie kryminalna fabuła i kryminalne śledztwo wybija się na pierwszy plan, chociaż to nie one są tutaj najważniejsze. Krzysztof Domaracki, tak jak kiedyś Bret Easton Ellis, tak sprytnie manipuluje fabułą i narracją, że całą tę historię poznajemy z oczu właśnie psychopatycznego naszego tytułowego sprzedawcy. A ten ma bardzo wiele do powiedzenia i to nie tylko na swój własny temat, ale także na temat śledczych, którzy wpadli na jego trop, ale także, a może przede wszystkim, na temat świadka biznesu, polskiego biznesu, w którym ten na co dzień się obraca. To oczywiście jest wypaczona perspektywa, pełna niedomówień, niedopowiedzeń, ale perspektywa jakże fascynująca. Język Domarackiego jest soczysty, jest płynny, a przytoczone przez niego anegdotki i fikcyjno-niefikcyjne historyjki właśnie z tego niedostępnego dla zwykłego szaraka świadka są absolutnie błyskotliwe i takie, że przyciągają naszą uwagę. Można wybuchać tutaj śmiechem, można być czasami przerażonym, ale można też popaść w zadumę, a to oznacza, że to właśnie satyryczne, nieco groteskowe, wykręcone spojrzenie na tę rzeczywistość było w przypadku sprzedawcy strzałem w dziesiątkę. Dajcie się uwieść słowom Kacpra Bergera, pozwólcie się złapać w sidła tego idealnego sprzedawcy. A ja razem z wydawnictwem Czarna Owca zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz sprzedawcy do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, który zwyrodniały, psychopatyczny, socjopatyczny bohater bądź bohaterka i której powieści są Waszymi ulubionymi i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca sierpnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Sprzedawcy co prawda jeszcze trochę brakuje, by być tym kultowym i legendarnym American Psycho, a jednak jest to satyra prześwietna i naprawdę absolutnie błyskotliwa. Tę powieść czyta się z prawdziwą przyjemnością, dlatego że jest czymś więcej niż tylko kryminałem i znajdziemy tutaj więcej ciekawych nawiązań i ciekawych anegdotek niż w zwykłym kryminale, takim bardziej popularnym kryminale, który nie do końca do czegokolwiek się odnosi. Tutaj Krzysztof Domaracki zadbał o to, żeby ukryć, no dla osób, które tym bardziej znają trochę właśnie ten świat, chociażby z lektury Forbesa, by ukryć
ukryć takie perełki i, jak to się mówi, wielkanocne jaja właśnie w swojej powieści. Jeżeli chcielibyście trochę o sprzedawcy jeszcze poczytać, to zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to w samym sercu lata zapraszam Was do zimnej Norwegii na porządny thriller małżeński domowy, czyli na psychoterapeutkę. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!